No. No to jesteśmy. Gdzie? To już chyba nam nikt nie będzie przeszkadzał. Tak? A w czym? Co jest? Tam ktoś jest, stał i się na nas gapił. Wydawało ci. Nie! Jedziemy stąd. Ale tu nikogo nie ma. Dookoła jest tylko piach, no i drzewa. Przecież ci nie zmyślam, naprawdę kogoś widziałam. Zapalaj auto i jedziemy, ja mówię poważnie. Nikogo tutaj nie ma. Tomek, co robisz? Udowodnię ci. Zostań w aucie, proszę cię! Tomek, zostań w aucie, proszę! O co chodzi? Dobry wieczór. Tak się cieszę, że panią znalazłem. Od 2 godzin się tu błąkam. Nie mogę znaleźć drogi. Chciałem się dostać na krajówkę. Musi pan iść w tamtym kierunku, na północ. Tak, ale myślałem, żeby mnie pani podwiozła. To nie. Ja zapłacę. Nie, nigdzie pana nie podwiozę. Proszę stąd odejść. Ale, proszę pani, ja nie mam żadnych... Ale czy głupy pan jest? Proszę stąd odejść, nigdzie pana nie zawiozę. Tomek, gdzie ty jesteś? Wracaj do samochodu, słyszysz? Podobasz mi się, blondyneczko. Jak ci na imię? Skąd masz taką rękę? Pora poznać się bliżej. Może wpuścisz mnie do środka? Gdzie jest Tomek? Co mu zrobiłeś? Musisz się troszeczkę wyluzować. Dzwonię na policję, skurwielu, słyszysz? Chciałam zgłosić napad. Błagam, przyjeżdżajcie. Marta Radlewska. Nie wiem, to jakieś odludzie. Skręciliśmy 3 kilometry za stacją w Koszynie, a potem zjechaliśmy drogą w las. Błagam, przyjeżdżajcie, bo on nas zabije. Zaraz tu będzie policja, po pierdoleńcu! Marta! Tomek? Tomek, gdzie jesteś?